No już jesteśmy w strasznie głupim banku. Także proszę Państwa, gdyby co, to jesteśmy już na miejscu, rzeczywiście w strasznie głupim banku euro. I tak, też napisu żadnego, a może z tej strony, bo to widzicie Państwo, jak po żydowsku, to po żydowsku. Czyli, że jesteśmy na Pradze Południu w Warszawie, uniwersa. Standardów ludzkich nie ma, nie ma napisu, nie ma nic. Niby bank jest, euro, bank euro. Trzeba się wypisać z tego banku, bo to lichwiarstwo jak lichwiarstwo, ale strasznie głupie to wszystko jest. Agnieszka Eurobankowa, konto fikcyjne, ci wchodzi, że nie każdy wie, jak to sobie z tym poradzić. Poza tym, po zalogowaniu się już pieniądze przesyłasz, mówią, wróć się, bo to, co napisałaś, wszystko jest nieistotne, wszystko jest nieważne. Jeszcze raz, znajdź tych ludzi, te osoby, te miejsca, nazwy, które są już wpisane w twoim banku. I taka robota, proszę Państwa, dookoła katolickiego Wojtka, że to jeszcze może Warszawa ścierpi, ale Anglo, Ameryka, Białystok, nie znam, żeby tam jakiś eurobank było, jak Ameryka, to Ameryka. A tu w Polsce, a u moherów straszne rzeczy.